Witam Państwa w piątek 19 stycznia w 72. wydaniu Wydarzeń Tygodnia. Paweł Sławiński i zapraszam na nasz serwis informacyjny. 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Za nami 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano ponad 81 milionów złotych. W tym roku zbiórka była prowadzona dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Rekordowe sumy zebrano również w naszym regionie. Choiński sztab łącznie z licytacjami przeleje na konto WOŚP-y blisko 40 tysięcy złotych. W Sydynii zebrano ponad 10 tysięcy złotych, a w Moryniu 17 tysięcy. W Baniach 11 tysięcy złotych i w Cińsku-Zdroju ponad 8 tysięcy złotych. Zebrane pieniądze to nie tylko efekty kwesty, ale również licytacji, które odbywały się w czasie koncertów i niedzielnych wydarzeń. Narkotyki znaleziono najpierw przy mężczyźnie. W czasie przeszukania jego miejsca zamieszkania kryminalni z Chojny zabezpieczyli kolejne nielegalne środki odurzające. To duży sukces policji. Dzięki działaniom funkcjonariuszy niebezpieczne substancje nie zostaną wprowadzone na rynek. Podczas przeszukania podejrzanego zabezpieczono 16,9 g amfetaminy, 2,6 g marihuany i 2 tabletki ekstazy. Kolejne narkotyki znaleziono w jego miejscu zamieszkania. Było to 72 g marihuany, 62,7 g amfetaminy i 12 sztuk tabletek ekstazy. O dalszym losie zatrzymanego zdecyduje sąd. Prawdopodobnie nadmierna prędkość była powodem zdarzenia, do którego doszło w środę 17 stycznia na drodze krajowej nr 31 w Lisim Polu. Ciągnik siodłowy z naczepą na zakręcie przejechał chodnik i wjechał w ogrodzenie. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Choińska kapela Rewir znalazła się na podium Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek imienia księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Zespół Rewir zdobył trzecie miejsce w kategorii wokalno-instrumentalne. W konkursie rywalizowało 140 zespołów i solistów. Kapela Rewir powstała w 1990 roku. W jej skład wchodzą Robert Górski, Piotr Karaczun, Emilian Gliszyc, Janusz Rusak i Jan Honcel. Głowy w ruch, nogi w ruch. Razem walczymy o Kasi Słuch. Pod takim hasłem 20 stycznia o godzinie 10 w hali sportowej w Nawodnej odbędzie się halowy turniej piłkarski chłopców rocznik 2004 i młodsi. Do rywalizacji przystąpi 8 zespołów. Celem turnieju jest wsparcie finansowe małej Kasi Jarosz, która choruje na dużą wadę słuchu. Do pomocy przyłączył się reprezentant Polski Kamil Grosicki, który na ten cel przekazał koszulkę ze swoim autografem. Jej licytację kultury w Chojnie. Partnerem turnieju jest firma Apexim AB. Barwnie ubrani z wielką gwiazdą, tradycyjni kolędnicy to już coraz rzadszy widok. Można ich było jednak spotkać m.in. na ulicach Chojny. Grupa młodych ludzi śpiewała kolędy i głosiła dobrą nowinę. Młodzież przebrana w postacie z Biblii odwiedziła mieszkańców kilku ulic. Podczas kolędy nie zabrakło śpiewu i uśmiechu na twarzach. Opiekunem i pomysłodawcą grupy jest ksiądz Paweł Michniewicz. Drużyna LZS Wicher Przelewice z powiatu pyrzyckiego wybiera się na zagraniczne zgrupowanie do państwa leżącego na wschodniej części Morza Śródziemnego. Formę do piłkarskiej wiosny piłkarze będą szlifować w miejscowości Larnaka na Cyprze. Piłkarze na co dzień grają w szczecińskiej A-klasie. Jak to możliwe, że drużyna występująca w 8 klasie rozgrywkowej w Polsce wybiera się na takie zagraniczne zgrupowanie? Zarząd klubu otrzymał środki z tytułu transferu swojego wychowanka, Filipa Starzyńskiego, który obecnie gra w ekstraklasowym Zagłębiu Lubin. Nam pozostaje życzyć udanego zgrupowania i jeszcze lepszych wyników na piłkarskim boisku. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę udanego wieczoru i miłego weekendu. Zapraszam również do odwiedzenia naszego portalu chojna24.pl oraz naszych profili w portalach społecznościowych.